Tak właśnie pracujemy wspólnie i bardzo zachęcam teraz na chwilę wrócimy jeszcze do tematu dostępności w edukacji i w świecie cyfrowym. Dziękuję, Klaro, za wstęp. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Paulina Anna Studniczka i opowiem dziś Państwu o Wikipedii bez barier, czyli inicjatywie mającej na celu uczynienie tej największej na świecie bazy wiedzy, zbioru wolnej wiedzy, bardziej dostępnym i przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Zacznijmy może od tego, kim jestem i dlaczego to ja będę dzisiaj do Państwa mówić. Lubię określać się w trzech słowach: liderka, trenerka, animatorka. Jestem animatorką kultury i społeczności lokalnych, a teraz również tych internetowych, o czym powiem jeszcze za chwilę. Od ponad 10 lat współpracuję z różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Zaczynałam od wolontariatu, później koordynowałam wolontariat, organizowałam wydarzenia. Studiuję zarządzanie projektami społecznymi na Uniwersytecie Wrocławskim. Udzielam się w wielu organizacjach studenckich i kołach naukowych. W Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, z którym współpracuję już od ponad pół roku, zajmuję się wspomaganiem wolontariuszy, twórców projektów Wikimedia, czyli m.in. Wikipedii, Wikisłownika, Wikiźródeł, Wikidanych i innych projektów siostrzanych. Organizuję też konkursy i akcje edycyjne, wspieram organizacje i rozwój osób prowadzących szkolenia, a czasami także po prostu obsypuję społeczność słodyczami. Kiedy ponad pół roku temu dołączyłam do stowarzyszenia, mogłam wybrać projekt, nad którym chcę pracować. Wybrałam temat szczególnie mi bliski, ponieważ związany z tematyką dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Już wcześniej poniekąd interesowałam się tym tematem, może bardziej od strony organizacji wydarzeń dostępnych i odpowiedzialnych społecznie, ale od razu wiedziałam, że to projekt idealny dla mnie. Teraz chciałabym Państwa do niego wprowadzić. I może zacznę od takiego dosyć prostego, a zarazem trudnego pytania. Czy wyobrażają sobie Państwo Wikipedię bez grafik? Bez zdjęć, bez map, bez obrazów, wykresów, a może nawet bez słynnego loga? Dla mnie osobiście jest to bardzo trudne do wyobrażenia, ponieważ właśnie to bogactwo multimediów jest jedną z rzeczy, która czyni Wikipedię projektem tak bardzo wyjątkowym. Aby pomóc Państwu to zwizualizować, wyświetlam właśnie zrzut ekranu ze strony głównej Wikipedii, na którym zastąpiłam czerwone grafiki kwadratami. Jak widzimy, jest ich bardzo dużo, a to dopiero górna część strony. Dolna część strony prezentuje się tak. Jeżeli pomyślimy o artykułach, wyglądają one tak. Mają często niezliczoną liczbę zdjęć, grafik, map. Osoby niewidome i niedowidzące, aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności komputera, korzystają z czytników ekranu i specjalnych oprogramowań, które pozwalają na zmianę tekstu na ekranie, na mowę, którą czyta syntezator mowy, lub pozwalają też na odczytanie tej zawartości na monitorze brajlowskim. W przypadku zwykłego tekstu zazwyczaj nie ma z tym problemu, jednak jeśli chodzi o grafiki, wtedy w grę wchodzi parametr alt. Zaraz wytłumaczę, co to jest, w którym umieszczane są opisy alternatywne. Tekst alternatywny, zwany też atrybutem alt, to taki opisowy tekst zastępczy. Jest on stosowany w wszelkiego rodzaju tekstach internetowych, zarówno jeżeli chodzi o blogi, media społecznościowe, strony internetowe, czy też projekty takie jak Wikipedia. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku jest to często jedyny sposób na poznanie wizualnych treści w internecie i odnalezienie się w tym cyfrowym świecie, który, jak wszyscy wiemy, jest w pełni zdominowany przez obrazy. Dlatego też pojawił się pomysł na projekt, na inicjatywę Wikipedia bez barier, w ramach której dodajemy opisy alternatywne do grafik w Wikipedii, ale również informujemy o niepełnosprawnościach. Tworzymy i poprawiamy artykuły dotyczące dostępności i osób z niepełnosprawnościami.
Teraz dla przykładu chciałabym zaprezentować Państwu opis alternatywny jednego ze zdjęć, które to stworzyła jedna z naszych wikipedystek, Ewa Caban. Poproszę Państwa o zamknięcie oczu, tak może będzie łatwiej zwizualizować sobie zdjęcie i próbę właśnie wyobrażenia sobie tego, co będę czytała. Zdjęcie przedstawia strych kamienicy w Chorzowie przy ulicy Siemanowickiej 46, ujęty w szerokim planie. Strych jest pusty, oświetlony światłem wpadającym z boku przez otwór w dachu. Dominującym elementem jest podłoga z desek i drewniany słup w pośrodku. Uwagę przyciąga drabina, z lewej strony prowadząca na dach oraz wzór na ścianie utworzony przez światło przenikające przez dziury w miejscach brakujących dachówek. Taki opis wizualizuje to zdjęcie. Zdjęcie będące jednym z zdjęć wygranych w naszym konkursie Wiki lubi zabytki. Rzeczywiście pomaga to w jakimś chociaż stopniu przybliżyć jego zawartość. Gdyby nie było tego opisu alternatywnego, zdjęcie, opis, czytniki mowy czytałyby tylko strych w kamienicy mieszczańskiej przy ulicy Siemanowickiej 46. W żaden sposób nie oddawałoby to uroku tego zdjęcia i jego zawartości. Dlatego też opisy alternatywne są takie ważne, aby móc przekazywać te treści również osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Teraz opowiem Państwu o tym, co udało się zrobić w roku 2020. Rozpoczęliśmy akcję od przeprowadzenia praktycznego szkolenia stworzenia opisów alternatywnych. Były to praktyczne warsztaty dla 12 osób w małym gronie, które jednak pozwalało na bardzo sprawne zapoznanie się z tematem. Wiem, że część z Państwa tu obecnych uczestniczyła w warsztatach. Zapraszam do dzielenia się na czacie, jakie mieli Państwo wrażenia. Podczas warsztatów uczyliśmy się o tym, czym właściwie jest dobry tekst alternatywny, jak opisywać zdjęcia, ale również grafiki, wykresy. Uczyliśmy się dodawania tekstów alternatywnych do mediów społecznościowych, na przykład do Facebooka czy Instagrama. Natomiast później rozpoczęliśmy kolejne szkolenie dotyczące dodawania takiego już technicznego tekstu alternatywnego w samej Wikipedii. Dzięki akcji poruszyliśmy wolontariuszy Wikipedii, którzy umożliwili dodawanie parametru alt do większości infoboksów, jakie znajdują się w artykułach, co wcześniej nie było do końca możliwe. Także dziękujemy też wolontariuszom za umożliwienie dodawania tych tekstów alternatywnych. W grudniu natomiast w okolicach Dnia Osób z Niepełnosprawnościami odbyła się akcja dodawania opisów alternatywnych, w ramach której uświetniliśmy ponad 100 haseł. Oczywiście często w tych hasłach grafik było wiele, dlatego bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w akcję. Między innymi też nauczycielom akademickim i studentom Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Co mamy w planach w tym roku? W tym roku chcielibyśmy kontynuować zarówno szkolenia z opisywania tekstu alternatywnego, jak i samego technicznego dodawania go do Wikipedii. W październiku odbędzie się również druga edycja konkursu. Chcemy promować ideę wśród społeczności w całej Wikipedii, aby te teksty alternatywne powoli stawały się normą w dodawanych przez nich artykułach. Zamierzamy też nawiązać współpracę w tym zakresie z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tak jak wspominałam, już udało się po części współpracować w dodawaniach tekstu alternatywnego w ramach naszej grudniowej akcji, ale ścieżkę tę będziemy dalej rozwijać. Zapraszam też wszystkich Państwa, ponieważ dodawanie tekstu alternatywnego jest tak naprawdę bardzo prostym sposobem na to,
Jak dołączyć do Wikipedii, jak zacząć swoją przygodę z Wikipedią? Teraz chciałabym pokazać, że to rzeczywiście nie jest trudne, a wiele zmienia. Miałam tutaj więcej przykładów, ale streszczę się, żeby nie zabierać zbyt dużo czasu. Możemy zobaczyć zdjęcie z artykułu o Astrid Lindgren i tekst alternatywny do niego autorstwa wikipedysty Nuxa. Zdjęcie portretowe. Chuda, starsza kobieta siedzi zamyślona w fotelu. Ma krótkie, falujące brązowe włosy. Ubrana jest w jasną bluzę, a na szyi ma złoty naszyjnik. Za nią regał z książkami. Tak na dobrą sprawę, podobny tekst alternatywny byłby w stanie napisać każdy, kto oczywiście ma ku temu możliwości, czyli przede wszystkim wzrok, żeby widzieć dany obraz i móc go sprawnie opisać. Mogą to robić już uczniowie, dlatego zachęcam też Państwa do kontaktu ze mną, z Klarą, zaraz też podam adresy mailowe, gdzie można dołączyć do naszych akcji i rozwijać Wikipedię. Co możecie zrobić? Jeżeli nie chcecie zacząć od kontaktu, to zapraszam też do zapoznania się ze stronami Wikipedia Dostępność i Wikipedia, Wikipedia bez barier, czyli strona naszego projektu. I zaraz podlinkuję również te strony i zachęcę do kontaktu. Na koniec szybko wyświetlę wszystkie atrybucje do utworów wykorzystanych na wolnych licencjach w ramach tej prezentacji. I pożegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do kontaktu albo na mój adres e-mail paulina.studniczka@wikimedia.pl albo na krótszy wsparcie@wikimedia.pl. Podeślę te wszystkie informacje na czacie oraz na pewno dotrą do Państwa w mailu konferencyjnym. Dziękuję bardzo. W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji jeszcze przez parę minut na czacie. Bardzo dziękujemy. Super, że udało się połączyć, bo nikt tak dobrze by o tym nie opowiedział.